Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. I dzień dobry, witam serdecznie w 13 odcinku Zagrajmy w Planescape Torment. Moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę bezimiennego, gdyż jest ona epicka. Ostatnio porozmawialiśmy z Śmierć wiatrem. I mamy tutaj też kilka fantów, które moglibyśmy sobie prawdopodobnie sprawdzić. Robotnicy, Kradok, mieszkaniec Gaocha, Profila, kupiec Ula. Czy kupiec Ula byłby zainteresowany? No kurczę, ja powiem wam, że te zaklęcia to chciałbym już mieć i wejść w ich posiadanie. Więc prawdopodobnie będziemy się rozglądać za jakimś nauczycielem. Zamknięte. A gdybyś spróbował to otworzyć, forsowałeś, cudownie. Zardzewiały sztylet i szmaty. Szmaty ma mortę. Możemy mu je oddać. A ten zardzewiały sztylet to w sumie też weźmiemy, skoro tu jest kupiec. Zacznijmy może od kupca. Kupiec Ula. Skacz. Limliamie. Skacz. Wydaje się, że dopiero cię zauważył. Och, witaj. Czy chciałbyś kupić jednego z tych zabawnych, hasających limliamów, mój panie? A to są te stwory, słuchajcie, które ja wcześniej... wcześniej przywołali. Ci magowie. Jeszcze nie. Czym są te limliamy? Są z zewnątrz, mój panie, ale... są ani owadami, ani zwierzętami. Są przyjazne, lubią się bawić i są całkiem oddane. Ukradkiem spogląda na limliamy, a potem nachyla się i szepcze. Ostatecznie są też całkiem smaczne. Interesujące, mam kilka pytań. Chcę kupić jednego. Kurde, no biorę! Limliamy same dbają o swoje jedzenie, łapią robaki, małe gryzonie i tam podobne. Pójdą tam, gdzie ty. Łatwo po nich posprzątać. Są ciche, bawią się same, głównie podskakując i co najlepsze skaczą na 15 stóp. Gdy się je popchnie gorącym węglami. O kuźnie. Jeden kosztuje tylko 40 miedziaków, mój panie. Psie pieniądze za tak zabawne zwierzątko i wspaniałego przyjaciela. Co o tym sądzisz, Morte? Dlaczego nie, szefie? Jak będziemy w złym humorze, to będzie komu przykopać, no nie? Przynajmniej będę sobie wyobrażał, że przykopuję. A poza tym chcę zobaczyć ten 15-stopowy wyskok od gorącego węgla. Wezmę jednego. Lepiej nie wydawać pieniędzy. Wolę się nie rozstać się z moimi miedziakami. No pan, takiej propozycji się nie odmawia. Biorę jednego. Och, jak miło, panie. Proszę bardzo. Mój własny limliam. Jezus Maria. Mam limliama, słuchajcie. Ochrona czarnoksiężnika. Czemu mam to wyrzucone? Interesujące. Zardzewiały sztylet wyrzuca, to wezmę. Tego typu bransolety uważane za standardowe wyposażenie każdego poszukiwacza przygód. Maga można odnaleźć w wielu sferach. Oznakowanie na tej bransolecie sugeruje, że jest sygilskie pochodzenie. Hieroglificzne symbole zostały wyryte z tak ogromną skrupulatnością i precyzją, że całość... wzór robi wręcz hipnotyczne wrażenie skończonej artystycznej doskonałości. Osoba, która nosi te bransolety, będzie odporna na zwykłe ataki przeciwko, jakby była chroniona skórzaną zbroją. O, widzicie. Tylko czemu ja to miałem poza ekwipunkiem? Chyba, że to było gdzieś tu leżało. Czy ja naprawdę zabrałem sobie limliama? O, mój limliam chyba... Nie, czekajcie. Jest mój limliam. To chyba najgorsze miejsce w Sigil, a my jesteśmy tu w najgorszym momencie. O, dobra,
Rigor Morti. Widzę, że masz przemyślenia, ale na razie sobie dla siebie. To dziwacznie wygląda ze stworzeniem. Wygląda, jakby było krzyżówką owada ze zwierzęciem. Nogi ma przerośnięte, ramiona z kolei małe, niemal szczątkowe. Do tego jest on nakrapiany pół skorupę na plecach. Dochodzą do tego dwie pary owadzich skrzydeł, jak również malutkie czarne oczka i pyszcze, który śmieje się radośnie. Pobaw się z nim, Liamem. Pio, pio, liam, liam. Gada jak kiedyś mój sześniak. Poskakuje wesoło, brzęcąc skrzydełkami. Wygląda na to, że sprawi mu to ogromną radość. Pobaw się jeszcze raz z nim, Liamem. Pio, pio, lim, lim. Poskakuje wesoło, tak samo. Zostaw lim, lima. No nie chcę go kopać, prowokować, ale chwila, chwila. Gdzie jest mój lim, lim? No i ja nie dostałem Lim-Lima. Jest mój Lim-Lim. Popatrz jak... Och, to znowu ty, panie! Tak, mam parę pytań. Obawiam się, że nie mogę odpowiedzieć tylko na te, które dotyczą Lim-Liamów, mój panie, więc żegnam. Może to jest ten mój? No nie wiem, dobra, słuchajcie, jest tu kilka innych osób, które prawdopodobnie chciałbym zobaczyć. Kupiec Ula, jeszcze tego zobaczmy. Atrakcyjna młoda kobieta uśmiecha się i kiwa do wszystkich przechodniów, wychwalając zalety swoich towarów. Talerze, dzbany, kubki, kufle, pijcie tylko z kielichów, z jakich piją najlepsi panowie. Na twój widok macha, jak gdybyście się znali. Też jej możesz odmachać? Udawaj, że nie widzisz, jak macha, odejdź. Czy mogę zobaczyć, co sprzedajesz? Sprzedaję talerze, kubki, dzbany, kufle, sztućce i tak dalej. Panie, wszystko wysokiej jakości, najlepsze. Cofa się i unosi wieko skrzyni stojącej na wozie. Proszę, spojrzeć na moje towary. Jeśli masz jakieś pytanie, nie krępuj się. Podejdź bliżej, zobacz, co jest w skrzyni. Spoglądasz do skrzyni, jest pełna talerzy, kubków, dzbanów, kufli, sztućców i tak dalej. Są różne wielkości, ale niektóre całkiem ładne. Gdy je oglądasz, opieram się o ciebie. Opiera. Widzisz coś, co ci się podoba, panie? Jej długie, faliste włosy ocierają się o twoje ramię, pachną delikatnie i słodko, niczym wanilia. Ona widzi, że jestem trupem, czy nie? Ewentualnie nieumarłym. Skąd masz to wszystko? Uśmiecha się szelmowsko. Moi kochankowie są włamywaczami, panie. Te towary zostały skradzione z domów szlachetnie urodzonych. Widząc wyraz twojej twarzy, śmieje się słodko. To tylko żart, panie. Mój ojciec i brat to druciarze. Te rzeczy zostały wyrzucone z dworów możnych, a oni tylko je naprawili. Rozumiem, mam kilka pytań. Och, poczekaj, panie. Kładzie rękę na twoim przedramieniu, jej dotyk jest lekki jak piórko. Jesteś pewien, że niczego nie potrzebujesz? Na pewno jest tu coś, co przyda ci się w domu albo na prezent. Wstydliwie gryzie wargę, lekko unosząc głowę. Cóż, ten tutaj to całkiem ładny talerz. Zapytajmy o ten talerz. Który, panie? Ten tutaj? Nie, to poczekaj, to śmieszne. Nie potrzebuję talerzy. Chcę o coś zapytać. Wygląda tak smutno, że prawie czujesz się winny. Powoli opuszcza wieko. Przykro mi, panie. Nie mam czasu na rozmowę. Muszę sprzedać jak najwięcej, nim skończy się dzień. Moja rodzina jest duża i głodna. Rozumiem, żegnaj. Aha. Jeszcze jeden, słuchajcie, jest chyba kupiec. Nie, kupiec Ula. Giskorl. Może z Giskorlem teraz porozmawiamy. Widzisz długachny? Co znaczy długachny? Wysoki to, okej, ale długachny? Kupca. Policzki pokrywa mu szaro-czerwona szczecina. Ubrany jest w kilka szat o jasnych kolorach, co sprawia, że wygląda jak chorągiewka z nogami i rękami. Gdy tylko obserwujesz, lekko się trzęsie. Witaj. Jan Gaskor. Kłania się i rozkładając trzęsące się dłonie. Zauważasz, że jego dłonie przedramienia są pokryte pełną blizn, czarną tkanką. Jak gdyby kiedyś zostało okropnie spalone. O, co sprzedajesz? Znaczy, co ci się stało w ręce? Wydaje się, że Gaskor nic nie słyszał. Wciąż mówi te same równe, monotonne słowa. Gaskor, kupować tkaniny, sprzedawać ubrania, czyścić ubrania, naprawiać je i... Drżącymi dłoni pokazuje swoje szaty, nosić tkaniny. Spytałem, co się stało w ręce.
Gaskor załamuje głos. Gaskor, kupować tkaniny, sprzedawać ubrania, czyścić ubrania, naprawiać je i jeszcze raz pokazuje siebie, ale jego dłonie tak bardzo się trzęsą, że nie potrafi nawet dokończyć. O, dobra, może nie będziemy ciągnąć tego tematu. Nieważne, czy mogę zobaczyć, co masz? O, wreszcie, słuchajcie. Mogę z kimś pogadać. Masz igłę, bandaże, księga kości i popiołu. Co ja ci mogę sprzedać? Zwoje ci mogę posprzedać. Zwoje bym wolał zostawić. Zobaczmy, co tu możemy. Szmaty, mogę te runiczne zbroje posprzedawać za takie fajne pieniądze. Najgorsze jest to, że te rzeczy, które chciałbym sprzedać, czyli na przykład miedziane kolczyki i tak dalej, ich akurat nie chcę. Możemy coś ukraść, ale no, nie mamy zbytnio rozwiniętych pewnie umiejętności kradzieży. By to odpuszczał. Dobra, chciałem zobaczyć po prostu, co oni tu mają. Jeszcze jeden kupiec Zula. Starszy kupiec ma wygląd światowca. Ma głęboki, łagodny, ale pewny siebie głos. Ach, witaj. Czy jesteś gotów popróbować najwyśmienitszych rzeczy w strefach, mój dobry człowieku? Co masz na sprzedaż? Wszystko, co daje rozkosz podniebieniu, mój dobry człowieku. Ogniste nasiona z Arboei, korzeń Garbar, elizjańska gruszka, karmazynowe, płatki lotosu, chleb dwutopiańskich pasterzy, przyprawy z chaosu limbo i morskie śliwki. To wszystko, co teraz mam. Za 5 mięciaków możesz spróbować się czego tylko chcesz. Zapytaj o smak któryś z towarów. O Boże. Wszystko mogę zapytać? Wow. Jak smakują ogniste nasiona? Mogę ci tylko polecić, żebyś sam spróbował, dobry człowieku. Aha. Kup coś. Spróbuj ognisty nasion, korzenie, gruszka, tych pąków, chleba, tej przyprawy, morskich śliwek. Nie ma miejsca w ekwipunku. Korzeń Garbar. Myślę, że to jest do czegoś potrzebne, do jakiegoś zadania. Mam tylko kilka pytań na razie. Macha głową. Proponuję ci, żebyś poszukał odpowiedzi gdzieś indziej, panie. Sprzedaję tylko egzotyczną żywność, przyprawy i zioła. Nie mam ani czasu, ani ochoty na coś innego. Dobra, więc na razie żegnaj. Mam wrażenie, że on będzie później do czegoś potrzebny, wiecie? Idę. Jest jeszcze jakaś... O, szmaty. Morte, gdzie ty jesteś? Co je? Okay. Zgubiłem cię. Daj sobie kolejną szmatkę. Idę. Strasznie dużo ludzi tutaj. Kupiec Ula kolejny. Może ten będzie sprzedawał jakieś świecidełka. Gość o niechlujnym wyglądzie. Szybko orientuje się, że na niego patrzysz. Hej, hultaju, hono tu. Zgulaj, co mam. Mruga i macha do ciebie. Co możesz mi zaoferować? O, wreszcie. Słuchajcie, amulety. Amulet z czaszkoszczura. Wykrywanie pułapek, wiedza, inteligencja. Ciało tego czaszkoszczura zostało specjalnie przygotowane. Jego wnętrzności zostały wypróżnione, a na ich miejscu wsadzono różnorakie zioła i kawałki papirusu i tajemnych symbolach. Kiedy amulet zostaje spożyty, osoba, która to zrobiła, uzyskuje chwilowo zwiększenie swoich zdolności intelektualnych oraz percepcji. Czuje się, jakby patrzyła kilkoma parami oczu, jednocześnie korzysta z kilku umysłów. Uczucie to przez chwilę oszałamia, ale nie ma innych groźnych efektów ubocznych. Zwój szczęścia, zwój rozmycia. Szepcząca butelka. O, jak kupię, powiem wam, miodową whisky, to też do mnie szepcze butelka. Siła plus 2. Może być używany jedynie przez Guild Zeraya. Nie znamy jeszcze żadnego takiego człowieka. Innej istoty. Ten pojemnik zawiera osobliwy proszek zwany szepczącymi drobinkami. W wolnym tłumaczeniu z języka Gith, który jest czymś w rodzaju preparatu leczniczego, często wykorzystywany przez Guild Zeraya w sferze limbo. Po wyjęciu zatyczki, i wysypaniu proszku na skórę rannej osoby, odrobinki rozpraszają się po całym ciele cierpiącego, pobudzając komórki jego ciała do regeneracji i szybko zlikwidowania wszystkich ran i naruszenia tkanin, niezależnie od ich rozległości, aby jednak
szepczące, co jest z tymi szczypcami, szepczące drobiny, Jezu, mogły przenieść pożytek rannemu, osoba posługująca się leczniczym specyfikiem musi okazać należytą koncentrację. Odpowiednio zdyscyplinowany i wyszkolony Githerai jest w stanie uleczyć z pomocą proszku szepczących drobin nawet najbardziej rozległe rany. Poza zwykłymi właściwościami magicznego specyfiku leczniczego, szepczące drobiny uchodzą też również. To nie po polskiemu, uchodzą również za lekarstwo duchowe. Powiada się bowiem, że drobiny, tak samo jak przyspieszają golenie ciała i wzrost tkanek, go ją rany ducha, wykorzeniają wątpliwości i pomagają myślom obrać cel i konsekwentnie do niego drogę. I jeszcze dodaje, słuchajcie, plus 2 do siły. Fajna rzecz. Dobra, co bym chciał sprzedać? Złoty kolczyk. Słuchajcie, sprzedam biżuterię. Oswojonego mamy Limliama. Mogę go sprzedać. Kolczyk sprzedamy, srebrny kolczyk, bransolety z brązu, kolejny pierścień z brązu, miedziany kolczyk, to sprzedamy, Morty, ty masz więcej tych, antyczny miedziany kolczyk pusty, to może sobie jeszcze zostawię, bransolety z brązu, nie pamiętam do czego dokładnie to służyło. Więcej wartu kupca. No dobra, sprzedamy go, słuchajcie. Wydaje mi się, że do niczego nie będzie potrzebny. Amulet brudnego szczura daje minus do charyzmy, kradzież kieszonkowa, krycie się. Nie mamy nikogo takiego, więc też możemy sprzedać te ogony szczurze. Nie mam żadnego złodzieja. Księga kości popiołu. To może być pożyteczne w przyszłości, to nie będziemy tego używać. Tego też nie. Może te dwa zwoje byśmy sobie kupili? Zwój szczęścia. Zwój rozmycia pewnie działa podobnie jak w Dungeons & Dragons klasycznym. No dobra, na razie to by było na tyle. Mały safe. Idę. Czyli jednak mamy Limliama. No kurde. Nie możesz chodzić bezbronny. Boże, czekaj, ja kupiłem Limliama. Nie chcę na ziemię go wypuszczać. Porozmawiaj z przedmiotem. O, to Limliam, twoje zwierzątko. Gdy widzisz, że na niego patrzysz, ćwierka do ciebie pijo. Przyjrzyj się uważnie Limliamowi. Pogłaskaj Limliama. Pijo, pijo. O Jezu, chciałem go teraz, czekajcie, skończ na razie zabawę z Liamem, jeszcze raz, porozmawiaj, przyjrzyj się uważnie, a to już było, postaw go na ziemi, żeby się trochę rozruszał, o, cudownie, faktycznie one sobie będą biegać tutaj, jak miło, dobra, kogo my tu jeszcze mamy, do Kradok, widzisz potężnego mężczyznę, który z gniewnym wyrazem twarzy i przymkniętymi oczami obserwuje otaczający go teren. Karbi się trochę, jakby dźwigał jakiś ciężar na swoim ramieniu. Z jego ubrań wyziewa nieprzyjemny zapach potu i brudu. Witaj. Mężczyzna przygląda się tobie i gniew na jego twarzy pogłębia się. Tak? Czego tu węszysz wokoło? Ty Kradok? Tyś Kradok? Może przygląda się twojej twarzy, jakby starał się sobie ciebie przypomnieć. Jeśli jestem, to co ci do tego? Przychodzę z wiadomością o Bena wysłannika. Oto wiadomość. Przesyłka musi się znaleźć w klątwie najpóźniej 3 dni, inaczej nałożona zostanie kara. Niech to diabli. Czyżby byli aż tak durni, że by sądzić, że dokonamy cudu? By to tam przetransportować? Ale dobrze. Twoja wiadomość dotarła do przeznaczonych jej uszu. Cokolwiek byś by miała ze sobą pociągnąć. W czym problem? Rozejrzyj się. Kradok kiwa głową w stronę pracujących na targowisku osób, po czym krzywi się. Cielenie półgłówki ledwo co nadążają z załadowaniem, a teraz trzeba to zrobić dwa razy w dwa razy krótszym czasie. Potrzebujesz pomocy?
Powiem ci, czego mi trzeba. Tego, by wszyscy moi ludzie stawiali się do pracy. Jehelaj od rana się nie pojawił. Potrzebuje, by wrócił. Jehelaj, dokąd poszedł? Zamiast nam pomagać, ten kap rodem z Ula najpewniej leży zmdlony gdzieś na ulicy w pobliżu gospody pod gorejącym człowiekiem. Bezwartościowy skurl. Mogę pójść dla ciebie go poszukać. Za odpowiednią wpłatą pewnie sprowadzi mnie na charakter neutralny. Dobra, poszukajmy go. A, możesz? Kradok mruży cię. A z jakiej to niby go, z jakiego to niby powodu? Potrzebujesz pomocy, czyż nie? Zdaje się, że nie mam, że nie masz czasu, by pójść do go poszukać, a robota czeka. Kradok milczy przez chwilę, po czym przytakuje. Dobra, znajdź Jehelaja. Ja, Jezu, w tym odcinku są jakieś strasznie trudne imiona. Jehelaj. I powiedz mu, żeby przytargał tu ten swój bezużyteczny, rozleniwiony tyłek. Zapłacę ci za fatygę. Marszczy brwi. Ale kiedy go znajdziesz... A teraz idź. Powiedzieli, że możesz go najprawdopodobniej znaleźć w pobliżu gorącej gospody pod gorącym człowiekiem. Gdzie to jest? Zaktualizowałem. To jest na południowy wschód stąd. Przejdź przez południowo-wschodnią bramę, po czym skieruj się na wschód około jedną przecznicę. Na zewnątrz będzie sporo pijanych. Nie możesz jej przegapić. Jehelajn najpewniej gdzieś tam będzie. Dobrze, pójdę go poszukać, żegnaj. Aha, dostaliśmy quest. Okej. Okay. Mam tę kolejną osobę. Przy okazji jeszcze coś, całą masę różnego rodzaju rzeczy do przeczytania. Beczki są puste. Obręcz spajające drewno. Prawie całkowicie przerdzewiały. Ława wygląda, jakby miała się zaraz rozpaść. Wszystko tu się wygląda, jakby się miało zaraz rozpaść. W sumie nie to chciałem zrobić. Nie to chciałem zrobić. Tu chciałem przeczytać. Drewniane listewki na skrzynkach są wypaczone. Dzięki czemu możesz zajrzeć do środka. W sumie znajduje się gnijące worki ze zbożem. A tutaj? Stary wózek sklepowy. Mamy, słuchajcie, jeszcze tutaj dwie osoby. Zagadajmy z Gaocha. Widzisz chudego humanoida o pożółkłej skórze z mnóstwem oślepiających tatuaży. Jego brwi podkreślają podkreślono czarnym węglem, a zęby ma spiłowane do szpica. Dostrzega cię, Macha, abyś podszedł szczękając kościami trzymanymi w dłoni. Witaj. Szeroki, dziki uśmiech odsłania kły niczym rekina. Jego oczy przypominają lśniące czarne kule. Mówi niskim, chrapliwym głosem. Gaocha, pozdrawia cię, takoż. Jesteś tutaj, aby zagrać, tak? Tak, zagram. Gaocha sięga do tuniki i wyjmuje monety. Ta moneta, twoja moneta. Kładzie ci ją u stóp i wyciąga następną. Ta moneta, Gaochy, kładzie ją sobie u swoich stóp. Potem unosi dwie kostki pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym kości. Razem rzucamy po jednej, tak? Mów dalej. Tobie wypadnie więcej. Obie monety. Szybko porywa monety z ziemi i podaje tobie. Są twoje. Gaocha wyrzuci więcej. Szybko wsuwa monety z powrotem do tuniki. Są moje. Nikt nie wyrzuci więcej. Monety zostają na następnej kolejki. Więc jak? Ile monet kładziesz u swych stóp? 100 miedziaków. Ho, ho, ho. No może powiedzmy, że 10 miedziaków. Albo 25 miedziaków, spróbujmy. Rzuciwszy kości, Gaocha również. Rzuciłeś kością i Gaocha również. Aż wreszcie jemu wypada więcej oczek. Porywa twoje monety i wkłada je do kieszeni. Wygląda na to, że wydaje się, że przez chwilę się waha. Potem odzywa się jeszcze raz, tak? Spróbujmy jeszcze raz. A ile mon będziesz chciał uleczyć u swoich stóp? Spróbujmy 25. Znowu to samo. Czujesz Findel. Rzucasz kośćmi, Gaocha również, aż wreszcie ją wypada więcej oczek. Dlaczego? Co się stało?
Gaocha bacznie ci się przygląda przez chwilę, potem kiwa głową, potakująco. Nigdy nie ulegam szaleństwu haszchmy. Nigdy nie oszukuję, człowiecze. Ale odgaduje przypadki. Ślepy traf, czytam je. Znajduje je w twarzy człowieka. Jednakże ty, w tobie nie widzę nic. Niczego nie znajduję. Ty nie masz szczęścia? Żadnego ślepego trafu? Czy to dlatego? Czy też, czy to do dobrego, czy też złego? A może ty go tworzysz? Nie wiem. Wkłada kości z powrotem do tuniki. Może zagramy później, ale teraz już nie. W porządku, żegnaj. Okej, okay, do tego dialogu powiedzmy byłem gotów zaryzykować, o co tu chodzi. Mamy jeszcze, słuchajcie, profila. O, zapiszmy grę i pousuwajmy stare save'y przy okazji. Nie chcę, żeby mi się później naroiło tego dużo. Ponura wyglądająca kobieta obdarza cię przelotnym spojrzeniem, a potem powraca do swojego przemówienia. Jej donośny głos niesie się po całym targu, przebija się nawet przez nawoływania kupców. Zostaw ją w spokoju. Aha, czyli ona mi de facto tutaj niewiele powie, a ci mieszkańc Ula, tak po prostu? Ta kobieta wygląda na zahipnotyzowaną przez tę drugą. Nie zdaje sobie nawet sprawy, że do niej mówisz. No to mniejsza z tym, a ta druga? Ten mężczyzna zajmuje się zahipnotyzowany przez tę kobietę. What? Nie zdaje sobie na sprawy, że do niego mówisz. Zahipnotyzowani ludzie. Wow. A ten mieszkaniec? Zdaje się być pochłonięty oglądaniem rozłożonych na stoisku towarów. Nie zwraca uwagi na twoje przybycie. Och, przepraszam za najście. Ta kobieta ignoruje twoje przybycie. Zdaje się być zresztą pochłonięta ofertą sprzedawców. Zostawiam ją sam na sam z jej zakupami. Dobra, i raczej nic tutaj nie, bo dodatkowo nie zdobędziemy. Chociaż jest jedna jeszcze osoba. Kosak Jai. Ta bezzenna starucha cuchnie rybami, zalewą solną. Widząc, że się zbliżasz, posyła ci szeroki uśmiech. Rybkę, dziecko? A może rybią główkę, dziecko? Raczej nie. Co dokładnie możesz mi zaproponować? No co, ryby, mój głupi dzieciaku. Wszelkiego rodzaju ryby. I rybie głowy dla tych, którzy nie stać na całą rybkę. Malutkie rybie główki. Skąd są te ryby? Przywożą je do sigil z innych sfer. Chłopcze, chcesz trochę? Sprzedaję też tylko głowy, jeśli nie masz pieniędzy. Nie potrzebuję ryb, ale mam kilka pytań. Kiwa swą małą, pomarszczoną głową. Nie znam żadnych odpowiedzi, mam tylko ryby. Bardzo dobrze, co dokładnie możesz mi zaproponować? A toż było. Dobra, nie potrzebuję ryb ani głów, żegnaj. Więc to by było chyba na tyle. Tu jest jeszcze jeden kupiec, słuchajcie. Mężczyzna z surową twarzą sprzedaje różnego rodzaju uzbrojenie. Ach, podejdź tu. Chodź, zobacz moje ostrza. Dobrze. Faktycznie masz ostrza. Czyli jemu możemy sprzedawać, słuchajcie, skalpel, zardzewiały sztylet, na przykład mu sprzedamy, mortę jeszcze coś miał, nóż z zielonej stali, sztylet z zielonej stali, trochę ekwipunek oczyścimy, minimalnie chociaż. Czy ty masz w ogóle jakieś zęby, na przykład dla mortego? Nic nie masz. A zobaczmy tutaj. Topór bojowy dobrej jakości. 2,9, szybkość 7. Jakiej jakości, przepraszam bardzo, mój topór? Znaczy mój młot, nie topór. A, kościany sztylet, słuchajcie, sprzedamy. Berdysz sprzedamy. Żelazny łom mogę sprzedać, bo to w zasadzie chyba nie ma znaczenia. Ten łom nie musi być. Uwaga, by wyważać drzwi lub wieko skrzyni za pomocą łomu. Wybierz go jako broń, a następnie zaatakuj drzwi lub skrzynię. Choć to właśnie łom przeznaczony jest do takiego wykorzystania. Może wyprowadzić, włamać wieko lub drzwi za pomocą dowolnej broni, nawet pięści. Wiecie co? To jest cholernie klimatyczna rzecz, więc może ją sobie po prostu zostawię na przyszłość. Ten żelazny łom. Dobra. Siarkowy młot. To jest... A, bo on jest umagiczniony i ma plus 1. A ciekaw jestem, za ile mogę go ewentualnie opchnąć. Ładnie. Ściany sztylet sprzedamy.
Chociaż kościany sztylet, wiecie co, nie będę sprzedawał kościanego sztyletu, bo jak zostaniemy magiem, to nie będziemy mogli używać młotka. Prawdopodobnie. Dobra, to zostawimy go sobie. A poza tym on nic ciekawego nie ma. Trochę odkuliśmy przynajmniej się po stracie. To zrobimy tu, to damy tu. Bo ten sztylet też jest umagiczniony. I może być używany jedynie przez praworządnie dobre postacie. Nie może być używany przez kapłanów. To może być kapłanem? Interesujące. Różno sanktuarium kostnicy. Na razie jest ok. Szmaty do czyszczenia. Ta wilgotna masa szmat wygląda, jakby była używana do wycierania krwi i innych mniej przyjemnych płynów ustrojowych. Aha. Dobra, rejestr, czaszkę jeszcze sobie też zachowamy. No te zbroje, prawdopodobnie trzeba byłoby się ich pozbyć. Nie wiem, czy to jest na tyle potrzebne, żebym to trzymał cały czas w ekwipunku, ale zobaczymy później. A co to jest? To okno, jeśli w ogóle nim jest. Wydaje się być wykonane z błękitnego kamienia. No tak, bo przecież to może być brama, słuchajcie. Kamienie, którego zmienia się i wygina, jakby... Wygina, kiedy na niego patrzysz. Delikatnie rozświetla półmrok, rozwijając spowijający miasto. Czy nie mamy ten sam opis? Mamy. Ladacznica, opryszek z ula. A co to jest za miejsce? Mieszkanie w ulu, targowisko. No nie wiem, zobaczmy, wejdźmy do środka. Mieszkaniec ula. Mogę tu okradać ich po prostu, czy nie? Widzisz pulchną kobietę, jest zajęta. Nie widzi, jak wchodzisz. Witaj. Co robisz w moim domu? Nie umiesz się zachować? Nie wchodzi się tak po prostu do obcych domów. Przepraszam, nie wiedziałem, że ktoś tu mieszka. Teraz już wiesz, proszę wyjść i zamknij za sobą drzwi. Mam jeszcze sporo roboty, nie potrzebuję, by mi ktoś przeszkadzał. Do widzenia. Żegnaj. Okej, no to zobaczmy, co ona tutaj ma. Jeżeli mogę przede wszystkim pozabierać jej rzeczy. Mu się zaraz okaże, że nie mogę. Ewentualnie ona coś zauważy. Trochę miedziaków. Nie reagują, słuchajcie. A, reagują jednak na nas. Interesujące. Czy zapisałem grę wcześniej? Tak, zapisałem. Czyli czekaj. To działa tak, jakbym... Co jest? Okay. Ona musiała być odwrócona. Żebym... O, jednak nie. Dobra, nie chcę. Słuchajcie, nie chcę jej atakować. Znaczy, nie warto. No i przede wszystkim nam się zmieni charakter. To tutaj nieważne. Gniewny mieszkaniec ula, czyli... Widzisz mężczyznę w starym postrzępionym ubraniu. Gdy podchodzisz, zmienia kierunek, tak by móc cię ominąć. Hej, poczekaj chwilę. Mieszkaniec ula. Mężczyzna nie zwraca na ciebie uwagi, przyspiesza. Proszę pana. Odwraca się patrząc w lewo i prawo, jak gdyby sprawdzał, czy jesteś sam. Wyciąga nóż. Lepiej daj mi spokój, albo będziesz mieć stal między żebrami. Spokój się, mam tylko kilka pytań. Śmieję się. Jestem pewien, że tak, ale nie gadam z takim jak ty. Szpicuj się. A już pamiętam, były takie faktycznie numery w poprzedniej dzielnicy. To są kolejne opryszki, dabusy. Zwiedzamy. Mieszkanin. Te coś tam. Co to jest za bydle? Gdy podchodzisz, mężczyzna ten odwraca się powoli. Jego oczy są jak dwa czarne kamyki. Szybko przebiega wzrokiem twoją postać, a potem spogląda ci w oczy. Chociaż wygląda na humanoida, ma żółty odcień skóry i wymizerowane oblicze. Ma szczupłe, kanciaste ciało, jak jego kończyny wyglądają jakby... Jak gdyby składały się wyłącznie z mięśni i kości. Jego ubranie ma ciekawą mieszankę ostrych kolorów i starego, poplamionego błotem brązu. Witaj. Mężczyzna nie odzywa się, nie zwraca uwagi na twoje powitanie, jedynie obserwuje cię. Powiedziałem witaj. Daj spokój, szefie. Rozmowa z Githem to jak miłość z ostroroślą. Ruszajmy stron. Githem? Tak, Githem. Morte przenosi wzrok na Githa, który wciąż na ciebie wpatruje. Porozmawiajmy o tym innym razem. Upierajmy się na razie dalej. Nie mogę jeszcze iść. Najpierw chcę mu zadać kilka pytań. Git nie odzywa się, choć jego czarne oczy wciąż są tkwione w tobie. Rozumiesz, co mówię?
zastyka na chwilę, studiując cię, a potem odpowiada łamanym wspólnym. Nie znam cię. Ma taki akcent, że trudno go zrozumieć, jak gdyby chwytał każde słowo, rozbijał na kawałki i dla pewności wyciągał niego każdą samogłoskę. Nacisk, jaki kładzie na słowo znam, brzmi dziwnie. Czego chcesz? Mam do ciebie kilka pytań. Nie wysłucham cię. Wygląda jak gdyby chciał przejść obok ciebie. Zejdź mu z drogi. Zajdź mu drogę, przepraszam. Zatrzymuje się i ponownie spogląda ci w oczy. Zanim możesz odpowiedzieć, słychać szepty stali w jego dłoniach. Pojawia się miecz. Odsuń się. No, dość tak na ostrzu noża postawił sprawę. Dobra, odsuń się, pozwól mu przejść. Nie będziemy naciskać. Co to jest? Czarny Abishaj. Ten pokryty czarną łuską gad ma około 2,5 metra wzrostu. Jego potężny wzrost jednakże równoważy smukła wężowa sylwetka. Długi, chwytliwy ogon ciągnie się za nim, a za plecami ma zwinięte skrzydła. Od stworzenia dochodzą silny zapach octu, a także pewna ilość ciepła. Zdaje się ciebie ignorować. Witaj. Hola, szefie. Mort wraca się za nim. Otworzysz usta, żeby rozpocząć rozmowę. Knebel, nie możesz zagadywać każdego biesa, którego spotkasz na ulicy. Daj sobie spokój. No dobra. Zostaw to stworzenie w spokoju. Ostatnio się prawie źle skończyła. To faktycznie może być, słuchajcie, może być bies. Wow. Spoko, naprawdę spoko. Dobra, co my tu mamy dalej? Możemy pójść, słuchajcie, jeszcze do innej dzielnicy chyba. Tu nie da się przejść. A tam? Tam też nie. Zobaczmy tylko, dokąd prowadzi ta dzielnica i będę w domu. Gdzie ja tu dojdę? Tu dojdę do... Pokaż... mapa świata. Co się dzieje? Hello! Panowie! Oj, idę. Gorzej. Morte, bierz się za tego. Bo mam problemy. Chyba, że ja, powiedzmy... Kurde blade, nie to chciałem zrobić. Ale niech ci będzie, wiecie co? Ja bym się chętnie chyba cofnął. Nawet do mieszkania, w którym bezpiecznie mogłem odpocząć. Bo trochę... mamy problemu ze zdrowiem, a nie chcę wykorzystywać. Tutaj nie można generalnie odpoczywać, gdzie się chce. Bo nieźle mnie poskładali aktualnie. W porządku. Przynajmniej wypełniliśmy te zadania, to nie będziemy płacić za przejście. W ogóle, jak ta mapa mi pokazuje, gdzie ja jestem? A, to ja jestem tutaj, ale nie mogę. Ul. Aleja nędznych węgłów. Aha, to było to. Kopana wioska. Chyba tu byłem, w tym ulu. W tej części to było targowisko. Tylko dlaczego to nie jest podpisane? A na górze to ja nie wiem, co jest. Plac Szmaciarzy w tamtą stronę, słuchajcie. Czyli tu szliśmy chyba na północ, a tu dalej na plac Szmaciarzy. Zapytajmy o możliwość przede wszystkim przespania nocy. Bo może będzie tak, słuchajcie, że nie będą chcieli nas wpuścić. A te opryszki, no, są agresywne, jednym słowem. Jest ich strasznie dużo. Dobra, chciałbym zobaczyć, mam kilka pytań, czy mogę spytać, szukam mężczyzny. Chciałbym odpocząć, dziękuję. No i cóż tutaj, moi drodzy, w takim razie sporo rozmów, jak zwykle. Ta gra głównie będzie polegała właśnie na rozmowach. Cieszy mnie, że jesteście tutaj ze mną, bo gdybyście tego nie oglądali, to raczej sam bym tego nie zagrał. Ale tak to przynajmniej z wami jest zupełnie inaczej, się to obcuje, zwłaszcza, że zwracacie uwagę na to, że ja nie chciałbym spoilerów. I szanujecie to i ja bardzo wam za to właśnie wszystkim dziękuję.
Więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, no, gdzie będziemy badać dalej targowisko i prawdopodobnie może udamy się już do kolejnej dzielnicy. Do kolejnej dzielnicy, bądź nawet do tej gorejącej karczmy. Czy karczmy? Karczmy pod gorącym człowiekiem. Tam mamy chyba kilka rzeczy do zrobienia, tak w ogóle. Hello, i od razu mnie atakują. Dzień dobry. Widziałeś to? Dacie radę go dogonić? A pewnie tak. O, idealnie. Dziękuję, Liam, Liam. Zaletka z brązu, będzie na sprzedaż. I kolejną. Dobra, więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa. Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.